Cześć, witam wszystkich. Jak pamiętacie, urwało mi się koło we Władku. Tam leży, o, w czasie odśnieżania. Śnieg już prawie wytopiło cały. Minął tydzień czasu od awarii. No i zaczynam to rozbierać, słuchajcie. Dojechały części. A co zakupiłem, to dowiecie się, jak weźmiemy po prostu starą półoś, ten wał koła na warsztat i dokonamy po prostu weryfikacji, oceny przypuszczeń, co to się mogło stać. Fajnie, że tak wiele osób napisało w komentarzach pod właśnie filmem, gdzie ostatnio pokazałem okoliczności, jak się to koło urwało, napisało cenne komentarze właśnie, w jakich ciągnikach, z jakich lat produkcji zdarzyły się wam takie właśnie przypadki jak mi. No naprawdę jestem zaskoczony, że te koła tak że tak powiem w tym Władku odjeżdżają. Nie tam po prostu, gdzie byśmy chcieli, no nie, nie w tym kierunku. No ale co zrobić, no. Ja to nazywam złośliwością rzeczy martwych. Tu widzicie, dałem dłuższe, utwardzone śruby. Mam takie tu odciągi boczne. Jak to wiele osób mówiło, że porażka, no bo że zwolnice bardzo cierpią. No pewnie, że cierpią, ale tak jak ja powiedziałem, ja nie używam tutaj jakichś dużych sił na tym podnośniku i zależało mi tylko na tym, żeby po prostu nie latały mi te ramiona, wieszaki na wszystkie strony, no nie? Wiecie, o co chodzi. Ale warunki. No a słuchajcie, aby to w polu się stało, to by trzeba było robić na roli, no. Plus Władka jest taki, że możemy go sobie podnieść na podnośniku. Dajemy dociążanie i Władek się dźwiga sam. O. Mamy nakrętkę i zawleczkę, widzicie. No i olej. Dobra, idę po klucze, po nasadki. No a więc po prostu odbezpieczamy zawleczkę i wyjmujemy ją. O. Ja byłem po klucz, ale wydaje mi się, że powinno się to odkręcić, widzę, lekko dłonią. O, pewnie nie będzie problemu. Ale klucz się jednak przyda. Klucz się przyda. O. Cyk. Odkręcamy. Generalnie wydaje mi się, że powinna być to w miarę szybka naprawa, no pod warunkiem, że nie będzie żadnych niespodzianek. No, zobaczymy, jak to zdemontujemy, jak to wygląda w środku i co mogło być ewentualną przyczyną, ale myślę, że po prostu zmęczenie materiału, ale to o tym będziemy rozmawiać już na warsztacie, jak to zdemontuję. Ok, podkładka i mamy dostęp do łożyska już. Ok, spróbuję wybić wał w tamtą stronę. No
Idzie nawet bez problemu. Wbijamy go z tego, z koła z napędowego zwolnicy. Łożysko. No, powiem szczerze, łożysko bardzo ładne, zobaczcie. Równe bieżnie. Bez ubytków, bez uszkodzeń na bieżni rolek. Tutaj też widzę bardzo ładne. Także no. Nic, zobaczymy. Ale widzę, że materiał mocno zmęczony. Tam sobie przytrzymam z drugiej strony. Jest ciemno. Tam jest dystans. Musimy go wyjąć, aby nam nie wpadł do środka. O. Szczerze powiedziawszy, to on nie wyjdzie, bo blokuje. Bo blokuje ta flansza, w której siedzi po prostu łożysko. Nie chcę tego ruszać, dlatego że łożysko jest dobre. No i zobaczymy, czy mi spadnie to na dół, czy nie. Robię to pierwszy raz. Nie, nie spada, słuchajcie, także bez problemu możecie po prostu wybijać ten wałek, bo ten dystans, który się tutaj znajduje, nie wpada nam do środka, do zwolnicy. Wezmę lampę dalej, to pokażę wam, co tu się dzieje z drugiej strony. No, warunki są jakie są, dzień jest krótki, widzicie? Popatrzcie, co tu się dzieje. O, teraz jest ciekawiej, no nie, jak wyjąłem. O, popatrzcie. Tak jak przypuszczałem, w miarę łatwo jest to wyjąć. O kurde. Wielu pisało mi, że no dziwne miejsce urwania się tego, no nie. Ok, demontuję teraz drugą część z koła i widzimy się na warsztacie. Tu w zasadzie odkręcę tylko po prostu koło, no nie, od elementu, który jest urwany, i zabieram to wszystko na warsztat do garażu. Tam będziemy dyskutować, oglądać i porównywać nową część. To widzimy się za moment. No i tak, widzicie, zdemontowałem i możemy się dokładnie temu przyjrzeć, zobaczyć, co mogło być ewentualną przyczyną takiego stanu rzeczy, takiego urwania właśnie tego wału. Widzimy ewidentnie, że jest przeciążony. Widzicie, ile go przeciągło. No i zobaczcie, jak to się urwało, widzicie. Wyrwało. Nie na równo, wewnątrz. Tu widzę jeszcze, słabo to kamera wyostrzy, tu widzę jeszcze tutaj dalej jest kolejne pęknięcie. O, zobaczcie, o. Czyli po prostu w miejscu, gdzie siedziało koło już zębate. Także naprawdę wyrwane to jest, no. Widziałem kilka ukręconych półosiek, bo urwały mi się kilka razy w ciągniku takiej własnej konstrukcji, ale to tak jak właśnie mi ktoś tam napisał, że w C360 ucięło równo jak żyletką. No to właśnie tak miałem urwane w poprzednim ciągniku. I wydaje mi się, że jeżeli urwie na gładko, tak żyletką, to materiał jest na tyle plastyczny właśnie, że obróci się ileś tam razy, prawda? Ta półośka i ucina na równo. A tutaj widzimy, było to, przypuszczam, może za twarde. Zbyt dobrze po prostu utwardzone.
i doszło do takiego, no, złamania bym to nazwał, wyrwania, złamania. Jednak mówiło się, że gniocja, nie dłamiocja, a tu jednak łamiocja. No. No i prawe koło. Wiele osób pisało, że głównie prawe koło odpadło. Także wydaje mi się, że po prostu tutaj takim czynnikiem decydującym jest też właśnie zajeżdżanie tym prawym kołem do bruzdy w czasie orki. No i występują takie właśnie przeciążenia na tym kole, no bo wiadomo, nierówności spada, do tej bruzdy wyjeżdżamy, ciągnik jest przechylony, to koło ewidentnie prawe zawsze więcej, że tak powiem, ciągnie. No bo lewy, wiecie, jak jest ciągnik jest przechylony, no zawsze dochodzi z reguły na lewym kole do poślizgu w czasie orki, nie? No i także według mnie prawe koło tutaj zawsze jednak dostaje bardziej w kość. Co ja tutaj zauważyłem? Co mogło jeszcze tutaj zaważyć na takim stanie rzeczy? No dowiedziałem się na przykład, że jak ktoś za mną jechał, prawda, to prawe koło, no, krzywo się kręciło, jak się jechało tym ciągnikiem. Być może opona, felga, a może już jakaś wada tego właśnie wału, nie? Ciągnik ma przejechane 3600 motogodzin i jest z roku 88. Ta część jest oryginalna. Zobaczcie, jak to jest wykonane. Oryginał wygląda tak. To samo było w tych wcześniejszych Władkach montowane z lat 70. No, uważam, jest to solidna część. No i teraz sedno sprawy, co zakupiłem. No, pisały mi niektóre osoby właśnie o wałach kutych, o wałach tam utwardzanych, no, jaki jest przedział cenowy. Przedział cenowy jest, bym powiedział, od 200 do 470 zł, powiedzmy. Ale ja zakupiłem zupełnie coś innego. Tutaj będę Was trzymał w niepewności. Zakupiłem używkę. Moje przekonanie do części nowych sklepowych jest bardzo ograniczone. Nie ufam nowym częściom, dużo jest po prostu niespodzianek. Jest to liche, słabe i często trzeba modyfikować, kombinować już na etapie montażu. No nie powinno tak być. Udało mi się zakupić wał z rozbiórki. Ciężko jest dostać taki wał, bo z reguły sprzedawane są całe zwolnice do tego ciągnika. No nie? Koszt takiej zwolnicy to jest około 450 okazyjnie do 700 zł. No. W zależności, jak to woła, tak płacą, nie? Mi taki wał udało się zakupić za przysłowiową stówę, nie? Dwie dychy przesyłka, no to 120 zł, także jeszcze zadowolony jestem, ale naprawdę ciężko było dostać, bo tak jak mówię, sprzedaje się całe elementy, zwolnice. A tutaj akurat był na aukcji wystawiony sam wał. No i tak go widziałem, wydawał mi się ok, nie? No ale popatrzcie, o co mi chodzi. Rozpakowałem go i widzę, że jest inny. Spójrzcie na to. Jest płaski. A ten jest, widzicie, oryginał. No i pewnie część z Was pomyśli, że jest to jakieś rzemiosło. Czy coś. Być może. Ale powiem Wam szczerze, że te właśnie wały spotkałem później, bo sprawdzałem, co ja to kupiłem później już, i okazało się, że one były montowane w LEDach, T25 LEDa. Jaki T25 LEDa jest, każdy wie. Jest to już ciągnik jednak składany w Polsce na licencji z dostępnych części przez polską firmę
I zauważyłem, że w latach 9.2 bodajże do 9.3 czy nawet 9.3, 9.4, w zależności co było dostępne, właśnie takie były te wały, płaskie takie, równe. Były też, wiadomo, te oryginały, no, w zależności co było. Nie mówię, że to jest złe, bo jednak widzicie, nie wygląda to najgorzej. No, jest takie jak trzeba. Ale właśnie też mi pisały osoby, że w LEDach też koła już odpadały. Także naprawdę, jak pomyślę o tym wszystkim, no to no mam nadzieję, że nie przydarzy mi się już nic takiego. Zwłaszcza, że nie eksploatuję maszyny w rolnictwie zbytnio tak intensywnie, tak bardziej hobbystycznie. No a tak jak mówię, przypuszczam, że Władek u mnie dostawał w kość, bo był ciągnikiem głównym w gospodarstwie. Pracował na takich małych właśnie polach. Skakały te ciągniki po tych miedzach, zajeżdżało się często. No uważam, że jest to czynnikiem decydującym na takie wyłamanie. Widzicie, wyłamało się to naprawdę nawet nie w miejscach podparcia. No, to jest najdziwniejsze. Bo w sumie wyłamanie takiego wału byłoby uzasadnione w miejscu podparcia, jeżeli mówię o takich właśnie nierównościach. Też osoby pisały, że takie właśnie skakanie ciągnika na równej nawierzchni w transporcie też ma decydujący wpływ na właśnie taką awarię. No. No jest dużo spekulacji. Fajnie, że poruszyliśmy temat, że odpisaliście, odezwały się osoby, które takie właśnie przypadki miały. Tam nawet ktoś pisał, że w czasie jazdy odpadło z prędkością 20 km na godzinę. No masakra, nie chciałbym czegoś takiego przeżyć. Zobaczcie, jeszcze pokażę może, jak to wygląda. To jest ewidentnie bardziej takie wypukłe, a ta jest płaska. No. Pomierzyłem, wszystko jest to samo dokładnie, wymiary. Także tutaj wszystko powinno być ok. No. Nie jest istotne to, widzicie, bo koło pasuje, istotne jest to, żeby się nie urwało. Nie widzę tutaj, żeby był przeciążony, przeciągnięty. Wygląda ok. Także myślę, że pojeżdżę. No. Nie wiem, ile ten ciągnik miał przejechany, no ale jeżeli jest to LEDA, no to po roku 90, bodajże pierwszym czy drugim, jakoś tak ta LEDA była produkowana. No, także nie będziemy tu czasu więcej wytapiać. Czyszczę to, montuję, przygotowuję do montażu i widzimy się w kolejnym odcinku. Piszcie pod filmem komentarze, co o tym myślicie, jakie są jeszcze wasze tam po prostu doświadczenia w tej kwestii. No, fajnie jest posłuchać, poczytać. Stanowi to naprawdę bogatą wiedzę dla osób, które z takim przypadkiem mogą mieć do czynienia. Czy można tego uniknąć? No, wydaje mi się, że raczej nie. No, słuchajcie, jak to sprawić? No, ja rozbierałem ciągnik, wiadomo, że zwolnic nie rozbierałem. No, a stało się, jak się stało. Wszystko się cicho kręciło, łożyska były ciche. Naprawdę cicho pracowały te zwolnice, jak i cały most. No. Zmęczenie materiału. Także zapraszam na kolejny odcinek. Zostawcie komentarze. Zasubskrybujcie, zostawcie dzwonek. Zostaniemy wtedy na bieżąco z powiadomieniami. Pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się. Cześć.